spędzać dosłownie wiele, wiele, wiele godzin jakby grzebiąc w najgorszym syfie, najgorszym bagnie nienawiści wobec mnie, żeby pokazać, jakie osoby ona na przykład zgłosiła jako świadkinie w tym procesie. I to strasznie dużo właśnie takiego syfu i takiego gaslightingu, gdzie ludzie plują ci w twarz, a potem mówią, że to tylko pada deszcz. Więc no... gdybym miała jakieś porady, to to byłyby porady bardziej jak nie być mną. Czyli nie czytać komentarzy, ograniczyć maksymalnie media społecznościowe i się nie udzielać. I zupełnie serio dałoby się żyć, dlatego że ja wiem, że gdybym na przykład usunęła wszystkie swoje socjale, to straciłabym jakby 90% kontaktu z hejtem. W sensie nie wiem, czy mnie kiedykolwiek spotkała jakaś transfobiczna interakcja przez te 13 lat. Może nie licząc jakichś takich samych początków. Więc ja nie mam pojęcia, jak to jest na przykład iść ulicą i nie wiem, widzieć jakieś krzywe spojrzenia i tak dalej. Więc jakby mogłabym to zrobić, tylko no, to by się łączyło z tym, że nie mogłabym być sobą w pewnym sensie i robić tego, co robię. Nie miałabym pieniążków.